Ona nie ma o niczym pojęcia. A kto będzie tam występował? Nie zapomnę tych min. No pani Soniu, jak to ja? No żartujecie. My myślimy, że wszyscy na nas patrzą i że wszyscy się zastanawiają, czy ta spódnica oby na pewno pasuje do bluzki. Tam ktoś stoi. Widzisz tę osobę? Bo może się nawet popłaczesz. Rozumiem cię. Wybaczam. Kocham. Spokój umysłu. Emocje w ciele. Sonia Szramek-Karcz. planetasoni.pl. Zapraszam. Planeta Soni, Sonia Szramek-Karcz, nasz kolejny odcinek, tak zwana solówka. Bardzo dziękuję ludziom, którzy prowadzą ten kanał, że do tego mnie przymusili. Jeżeli pytacie, Sonia, ale jak to się stało ciebie, że tak ty na tym YouTubie, to był przypadek. Jak w większości rzeczy w naszym życiu, kiedy nie mamy odwagi na coś, to tak życie nas odważy. Postawię w jakiejś sytuacji trudniejszej albo pod ścianą i gdzieś będzie trzeba znaleźć jakieś niekonwencjonalne wyjście. Tak samo było ze mną i z występowaniem przed kamerą. W ogóle nie miałam takiej potrzeby, w ogóle nie planowałam, nigdy o tym nie marzyłam, choć zbliża się 6. edycja Odkryj Siebie i być może jak będę z wami wykonywać jakieś ćwiczenie, to coś mi się przypomni, ale póki co nie pamiętam, żebym jako dziecko marzyła o występowaniu przed ekranem. Natomiast historia była bardzo prosta i w tym odcinku YouTube'owym w ogóle chciałam was zaprosić na takie moje różne tipy i takie pomysły, które wcielam gdzieś tam w życie i które niewątpliwie podnoszą jakość tego mojego życia i tym chciałabym się podzielić, ale zacznę właśnie od tego, jak to było z YouTube'em. Ano bardzo prosto, kiedy potrzebowaliśmy finansowania na naszą międzynarodową konferencję, współorganizatorzy to był Uniwersytet Śląski, Uniwersytet w Neuchâtel szwajcarski, miasto Katowice i Uniwersytet SWPS. No więc bardzo poważna sprawa i Sonia, organizatorka, na szczęście Konstancja dołączyła bardzo szybko. Dzięki temu to w ogóle się dopięło, zapięło i zakończyło, bo ona ze swoim chłodnym podejściem do tego wszystkiego ładnie się tam pojawiła. Ale co? Były negocjacje. No i chcieliśmy zdobyć finansowanie na ten cel. No i była umowa. I w tej umowie były różne działania marketingowe, które mieliśmy zapewnić sponsorowi. No więc ja wszystko ładnie podpisałam, zgadzałam się na wszystko. Słuchajcie, ja wtedy tak nie miałam pojęcia, bo oni powiedzieli, że no to co, nasz roll-up na scenie też umieścicie, tak? A ja, co umieścimy na scenie? I widziałam oczy przerażonych ludzi z tamtej instytucji, które miały takie wypisane, ona nie ma o niczym pojęcia. Bo nie miałam, ja tylko chciałam zrobić piękną trzydniową międzynarodową konferencję. To się w końcu udało, ale co było wcześniej. Ta sytuacja z tym roll-upem, tak ją wspominam, ona pięknie ilustruje, że nie miałam kompletnego pojęcia o tych organizacyjnych aspektach. I tam była cała lista, słuchajcie, 3 strony, tabelki, różne działania marketingowe. I tam też było nagranie na YouTube i były daty, 3 nagrania na YouTube, które mają się ukazać do określonej daty i mają zawierać logo partnerów. No dobrze, no i jakby to szło, tam realizowaliśmy te działania i na jednym ze spotkań padło, no ale jeszcze te nagrania na YouTube. To było 2015 rok. A wie, ale jakie nagrania? No tutaj na umowie pani Soniu się pani zobowiązała, że do 3 nagrań. A kto będzie tam występował? Nie zapomnę tych min. No pani Soniu. Jak to ja? No żartujecie. Bardzo się bałam, wynajęliśmy profesjonalną firmę. Zresztą tak poznałam Magdalenę Daniuś. Pozdrawiam cię Magdę, bo wtedy to była właśnie firma Magdy, fantastyczna. Operatorzy przyjechali, konkretna jakość, konkretne pieniądze i ten film pierwszy został nagrany i leżał na dysku, zmontowany, gotowy, nadesłany. I ja, słuchajcie, nie potrafiłam go obejrzeć. Ja nie potrafiłam go obejrzeć, żeby zaakceptować. I już wszyscy się niecierpliwili. Słuchaj, Sonia, no za 2 dni jest deadline. Jak ten film się nie ukaże z odpowiednią datą na YouTubie, to nie dostaniemy części tego finansowania. No więc ja mówię, róbcie co chcecie. I słuchajcie, poszłam spać. Taka troszkę, już byłam zmęczona, żeby się przejmować. Znacie to, kiedy człowiek jest już taki smutny, że wypłakał morze łez, już nie ma siły płakać. Albo kiedy jest taki zmęczony, że już nie ma siły się martwić. Troszeczkę tak poszłam spać i wiedziałam, że ten film się ukaże wieczorem na YouTube. To był wywiad, mój wywiad z gościem. Może Mikołaj wam tu puści kawałek. Oj, Konstancja wtedy bardzo mnie poratowała, wystąpiła ze mną. Była moim pierwszym gościem. Ja stałam rano, taka podłamana. Jezu, ten film na YouTube, Boże. Dlaczego to doszło? I wiecie, włączam ten kanał. Nazywaliśmy się wtedy Languages and Emotions. Teraz jesteśmy Planeta Soni. A tam 3 wyświetlenia. Moje, które natrzaskałam patrząc, Konstancji i pana operatora, który umieszczał ten film na YouTube. Rozumiecie? 3 wyświetlenia. My tak się przejmujemy,
a świat nie. I bardzo było mi trudno nagrać następne dwa, ale już nie było czasu, bo te terminy tak goniły, że po prostu nagrało się tak jak szły. Tam jakieś tam komentarze się różne pojawiły, bo ja po prostu zapomniałam pójść do fryzjera. Wiecie, no była konferencja, trzeba było się organizować. No i to nie umknęło uwadze niektórych osób. Ale to nie jest tak, że mi się chciało występować przed YouTube. Ponoć nawet lubicie tego słuchać, więc zobaczcie, jak my mamy wiele talentów, które inni ludzie lubią. Ktoś tu pisze, za baba, nie chce jej oglądać. Ale ktoś mówi, fajne, oglądam. Dobra, więc to tak się zaczął YouTube. Pokazało mi to, że świat się nami aż tak bardzo nie przejmuje, jak my myślimy. I miłe panie, my psujemy sobie bardzo wiele imprez tym, że my myślimy, że wszyscy na nas patrzą i że wszyscy się zastanawiają, czy ta spódnica oby na pewno pasuje do bluzki. Nie zastanawiają się wszyscy, oprócz tam może jakiejś osoby, która średnio ci dobrze życzy, tylko czy wtedy zależy ci na jej opinii. Tutaj za kamerami siedzą panowie, więc być może nie czują, o czym mówię. Czujecie troszkę tak jakby, troszkę. Ale uwierzcie, że bardzo wiele kobiet potrafi sobie zepsuć przed imprezą, w trakcie imprezy i po imprezie, całe wyjście i całą sytuacją tym, że coś było niedograne i ona wiedziała o tym, że to nie jest dograne i choć prawie nikt tego nie zauważył, oprócz właśnie, tak jak mówię, tych przychylnych, to już mina jest skwaszona, a nawet jeżeli jest uśmiech, to jest taki sztuczny, a jedyne, co potem pamiętasz na drugi dzień, to, że to nie było dobrane i to nie było tak i ten podkład się świecił, i to było bardzo źle. Same sobie to robimy i tutaj bym powiedziała, miłe panie, możemy się uczyć od panów właśnie tego, dobry jest. Następnym knifem, który pomaga mi jakoś tak lepiej sobie żyć, to jest to, że te planety i tak będą się kręcić. Czyli to, czy ten odcinek się ukaże, czy nie, to, czy ja gdzieś pójdę, czy nie, czy na książkę będziecie dłużej czekać, czy krócej. Jakby tak wiele w życiu się wydarza, a Ziemia tak jakby w ogóle nie zwracała na to uwagi. Ona się dalej kręci. I kiedy jest mi szczególnie trudno, mówię sobie, ale żyję. Jakby, ale planety się kręcą. Rzeczy, na które kiedyś zwracałam bardzo uwagę, przestały mieć znaczenie, kiedy nabrałam dystansu. Jest bardzo fajne ćwiczenie. Możecie zrobić je ze mną teraz. Ja je wykonywałam na Uniwersytecie w Makao, gdzie wyjechałam prowadzić wykłady w Chinach i powiem wam, ta świadomość, że jestem na drugim końcu świata, bo nieczęsto jeżdżę na drugą część globu i że gdyby się coś stało, to jestem tak daleko od domu i bez moich bliskich. Poradziłam sobie bardzo, bardzo, bardzo prostym ćwiczeniem. Ono też jest dobra na nerki, nadnercza i te tematy. Zamknij oczy. Pomaga to w ogóle w nabraniu dystansu. I teraz zobacz siebie, jak stoisz na ziemi. Jesteś gdzieś w twoim ogrodzie, w twoim domu, w twoim mieszkaniu i stoisz na ziemi. I teraz wyobraź sobie, że się unosisz do góry. Najpierw jesteś już, że widzisz dach twojego budynku, w którym jesteś, czy tam jak wyobraziłeś sobie, że stoisz, wyobraziłeś na polanie, to idziesz coraz wyżej. I zobacz, jak coraz więcej kawałka ziemi widzisz nad miastem, w górę, jeszcze. Zobacz, jak to wszystko się zmniejsza, że jesteś tak wysoko, jak widoczek z samolotu. Te pola, takie kwadraciki, ci ludzie, tacy malutcy, już w ogóle ich nie widać. Jesteś jeszcze wyżej. I popatrz teraz z góry, tak jakbyś był w kosmosie, była w kosmosie na Ziemię. I tak poczuj, że to jest twój dom. Cała ta kula ziemska. Nikt nie powiedział, że tu musisz mieszkać, albo tam musisz być, albo tu jest twój dom. Cała ta ziemia jest twoim domem. Czujesz to? Cała ta ziemia. Masz prawo do bycia na każdym jej kawałku. Jako człowiek. I te wszystkie sprawy, które są tam, to nie ma znaczenia. To jest twój dom. Weź oddech i powróć. Powróć do tego miejsca, w którym się był i tak... coraz bliżej, aż miękko wylądujesz. To jesteś znowu na tej ziemi. Okej, może na mniejszym kawałeczku. No ale to jest to. I te sprawy bliżej wydają się takie trudniejsze. No ale to jak co, to sobie możesz zawsze wyjść do góry i zobaczyć z góry cały twój dom z milionem spraw. Bardzo proste ćwiczenie, pomagające nabrać dystansu. Tip, żeby się nie denerwować na ludzi, żeby mnie nikt nie denerwował. Jak ktoś mnie uruchamia, denerwuje, to mam tak. Takie hasła automatyczne. Czym ja sobie to przewibrowałam, to kiedy jakieś zdarzenie ma miejsce, czym ja sobie przewibrowałam, czyli zakładam, że to moje wibracje wewnętrzne sprawiają, że rzeczy się pojawiają w mojej rzeczywistości. Czym ja sobie to przewibrowałam? I to jest takie przyjemne określenie, bo czym sobie przewibrowałam, czyli że ja jestem źródłem, a dwa, przewibrowanie to jeszcze nie jest koniec świata. Czym sobie przewibrowałam? Dwa, dlaczego ta osoba mnie uruchamia? Co we mnie uruchamia?
i zrobimy sobie od razu ćwiczenie. Uwielbiam ćwiczenie. No, jeżeli jesteśmy w temacie odkryj siły, to ja nie potrafię inaczej. Na osobę, która cię denerwuje, dobra? Wyobraź sobie, że cię uruchamia ktoś. Ja tak właśnie mówię, uruchamia, czyli w sensie drażni, rozdrażnia. Jakieś emocje we mnie powoduje inne niż akceptacja, miłość i takie miłe uczucie. No, otwórz wodę, otwórz spokojnie. Jest. Nie no, tutaj też dbamy o naszych operatorów. Malena, pozdrawiamy cię, Malena, będzie oglądać. To teraz bardzo ważne ćwiczenie, żeby dojść do źródła tego, skąd przewibrowałam sobie tę osobę, która mnie tak drażni i uruchamia. Kilka oddechów, wdech i wydech, takich spokojnych. Siadamy, zamykamy oczy. I wyobraź sobie, że ta osoba stoi przed tobą. Ustaw ją w takiej odległości, żeby cię za bardzo nie denerwowała. Dobra? Są tacy ludzie, że jak staną 2 metry przed nami, to aż nami trzepie. Tak sobie ustaw w takiej odległości, że widzisz tę osobę, ale jest to odległość bezpieczna. Jeżeli to jest ktoś bardzo, bardzo drażniący cię, to możesz postawić aż za horyzontem. Ale wiedz, że tam stoi. Macie? Macie przed sobą tę osobę? Macie. Dobra, kiwają głowami, że mają. Co czujesz? Jaka jest taka emocja główna, która sprawia, że się, czy to jest złość, czy to jest frustracja, czy to jest gniew, czy to jest takie poczucie beznadziei. Poczuj tę emocję, świetnie. Pooddychaj tym troszkę. I teraz nawiąż kontakt wzrokowy z tą osobą. Wyobraź sobie, że patrzy na ciebie. Jeżeli nie będzie chciała patrzeć, tak długo stój, aż wasze oczy się spotkają. Wyobraźni. To są wszystko ćwiczenia z wyobraźnią. Kiwnijcie głowami, kiedy wasze oczy się spotkają z tą osobą. A teraz niech ta osoba zrobi krok w bok i za nią stał ktoś jeszcze. Widzisz kto? Przesuń tę osobę, bo ona kogoś zasłaniała. I tam ktoś stoi. Widzisz tę osobę? No ale myślisz, kto tam mógł być. Okej. Okay. Ja tutaj mam panów, wiecie, także to jest challenge. I tak naprawdę to ta osoba, która stała za tamtą, jest tą, do której mamy takie uczucia w konkretnej jakiejś sytuacji. Nie mówię, że zawsze. Ale ten człowiek, który się pojawił w naszym życiu i nas tak irytuje, nas tak drażni, jest tak naprawdę posłańcem, którego życie nam wysyła, ale który nas odsyła do zupełnie innej osoby. W spokoju wykonajcie sobie to ćwiczenie jeszcze raz. To są proste tipy na takie metody, sposoby na odwrócenie tej sytuacji, kiedy dajemy uwagę, naszą cenną uwagę, naszą energię jakiejś osobie, która nas wkurza. Przecież ile my napsujemy sobie zdrowia, bo ktoś przyszedł i nas denerwuje. Macie tak, po takim dniu pracy z taką osobą albo spotkania z taką osobą, nawet jeżeli to spotkanie trwa 5 minut, no człowiek jest po prostu wypompowany. Szkoda twojej i mojej, szkoda naszej cennej energii. I dzięki takim ćwiczeniom, czyli na przykład zlokalizowaniu, do kogo tak naprawdę mam pretensje, kto tak naprawdę stoi za tą osobą, sprawia, że ta osoba nie musi się już w życiu pojawiać, bo źródło jest gdzie indziej, zlokalizowaliśmy i przerobimy. Teraz podam wam taki prosty sposób na przerobienie. Ja nie mówię, że on w tym wypadku akurat zadziała, ale możecie przetestować. Wymaga troszeczkę czasu, tak przełknęłam ślinę, bo nie jest to aż takie proste, ale wierzę, że ludzie na planecie Soni są otwarci, również na testowanie różnych metod. Pewnie słyszeliście o tak zwanym pisaniu listów. Ja chciałam podkreślić, jak prosta jest ta metoda, może dlatego ludzie jej nie robią. Które elementy tej metody są bardzo ważne, jaką ulgę to przynosi. Zobaczycie, ci ludzie, którzy dzisiaj w tym ćwiczeniu stali przed wami, którzy musieli się odsunąć, żeby pokazać prawdziwą osobę, do której naprawdę mamy gdzieś tam żal ukryty, jakieś pretensje. Naprawdę to mogą być stare tematy. Pozornie dziś nieznaczące, ale gdzieś siedzą w serduszku. Jak ci ludzie zaczną znikać z naszego życia albo powiemy, że o, zmienił się, już mnie tak nie wkurza. To nie on wkurzał, to był obraz, który przywoływał. Więc tak, siadasz sobie. Fajnie jest mieć taki rytuał. Świeczusia, kawusia, papier, coś do pisania. Kartkę osobną. Siadasz i piszesz do tej osoby, która stała za tą. Wiecie, o kim mówię. Jak przesunęliśmy, tam się pojawił ktoś. Do tej osoby piszesz list. List, czyli droga, drogi. I wylewasz wszystkie te żale, wszystkie te smutki. Masz ochotę kląć? Rób.
wszystko, co leży ci na wątrobie, mówię tak, coś zalega na wątrobie, coś leży na żołądku, tak? Coś nas przydusza, coś nas podtruwa, coś nie mogę tego strawić. Wszystko to wyrzucasz na papier. Piszesz szybko, byle jak nikt nie będzie tego czytał, ty też nie. Chodzi o to, żeby nie dusić tego w sobie, tylko wylać na papier. I piszesz, aż do takiej sytuacji, gdzie zaczynasz rozumieć troszeczkę tę osobę. To nie musi nastąpić od razu. Ale zobaczysz, że w trakcie pisania będą różne wspomnienia, wyrzuć to z siebie. Jeżeli masz w sobie gotowość, to jest bardzo ważny element tego listu. Jeżeli masz w sobie gotowość, docierasz w tym pisaniu aż do momentu rozumiem cię, wybaczam, kocham cię. Ale nie zawsze tak jest. Czasem tego kwasu w środku nam się już dużo nazbierało, więc możemy zakończyć, że chciałabym kiedyś móc ci wybaczyć. Bo czujemy, że to jeszcze nie ten moment. Nie mamy tej gotowości. Podpisujemy się i co jest bardzo ważne, na powietrzu, nie w domu. Ja myślę, że papier dzisiaj zawiera takie składniki. Nie wiem, co się dzieje, czy te emocje są tak ciężkie. Jak kiedyś sobie spaliłam w gabinecie, to zasmrodziłam cały dół domu, więc bierzesz jakieś naczynie metalowe, wychodzisz na zewnątrz, na balkon, jak tylko możesz i po prostu... Dobrze jest u dołu dać taką małą świeczusię. Palisz, bo to ma się tak ciężko spalić. To są takie ciężkie energie, niesamowite w ogóle. Nie wierzcie mi, przetestujcie. Następnego dnia usiadasz do procesu jeszcze raz, jeżeli czujesz, że jest jakaś tam przeszkoda. I aż do momentu, być może będą dni, kilka dni z rzędu, gdzie będziesz musiał zakończyć... Kurczę, wiem, że mam cię wybaczyć, ale nie potrafię, bo to jest straszne. Tak? Pozwolić sobie, że to wszystko powypływa. I aż przyjdzie taki czas, kiedy napiszesz ten list za każdym razem paląc go, nie czytając powtórnie, to nie o to chodzi. Chodzi w tym ćwiczeniu, żeby to wywalić z siebie, wyrzucić, oczyścić wnętrze. Aż przyjdzie taki czas, że może się nawet popłaczesz. Rozumiem cię. Wybaczam. Kocham. I też palisz. Też puszczasz. Proste, siadasz, wyobrażasz sobie, że światło cię wypełnia. Ulga jest niesamowita i co więcej, poznasz po tym, że ten człowiek, który tak stał i zasłaniał tamtą osobę, albo się zmieni, albo zniknie, albo już nie będzie cię denerwował. Przetestujcie, nie wierzcie. Czy jeszcze jakieś tipy życiowe mam? Z wiekiem one się zmieniają. Dziś wiem, że nic nie dzieje się przypadkiem. Nie ma, wiecie, tak się czasem mówi, że nie ma przypadków. Nie ma przypadków do tego stopnia, że nie ma nawet żadnej plamki na ubraniu, ani uderzenia, drobnego siniaka. Nie jest tak, że to się dzieje bez przyczyny. Wszystko ma swoją przyczynę, nie ma przypadków, tylko my nie zawsze potrafimy dojść do źródła. I tym, myślę, najbardziej szokującym stwierdzeniem chciałabym was zostawić. Zapraszam na Odkryj Siebie oczywiście na tę edycję, 6 w 2023. Może będą za rok. Ja już się nauczyłam nie obiecywać, natomiast ta jest 6. Linki w opisie. Czekam na was i do zobaczenia za tydzień o 17:30. Pa!